Dzisiejszego dnia chciałem się z Tobą podzielić świadectwem tego, że Bóg jest dobry. Że Bóg Ojciec jest kimś, kto nie jest kimś odległym, ale ktoś, kto towarzyszy mi całe życie. Już od małego bardzo często chodziłem sobie na spacery, też samotnie, i z Nim rozmawiałem. Tak po prostu. Dzieliłem się tym każdym dniem różnymi rzeczami, drobnymi i wielkimi. I też teraz z perspektywy czasu widzę, jak Bóg właśnie mi towarzyszy. I w tych trudnych sytuacjach, i w tych mniej trudnych, tych bardziej radosnych, ale przede wszystkim przełomowych. Pamiętam sytuację, jak rodzice powiedzieli mi, że jak najbardziej, Marku, idź na studia tam, gdzie chcesz, bardzo Ci błogosławimy, ale nie stać nas na to, żeby Ci sfinansować. I wtedy modliłem się do Boga i Pan Bóg powiedział, że On się troszczy, żebym się nie bał. I muszę Ci powiedzieć, że cały okres studiów, 5 lat, nie przepracowałem ani jednego dnia. Przez wakacje nie miałem żadnych dochodów, a mimo to byłem w stanie się utrzymać w akademiku i jeszcze oszczędzić sobie na studia. Z różnych stypendiów, dofinansowań. Ale to, w jaki sposób Pan Bóg to poprowadził, jakich ludzi postawił na mojej drodze życia, to nie był przypadek. Pamiętam jedną sytuację, to było we Francji, w Teze, kiedy modliłem się do Pana Boga, że potrzebuję osoby, fizycznie potrzebuję z kimś porozmawiać. Wtedy jeszcze za dobrze nie mówiłem po angielsku, więc dobrze, żeby to był Polak. Wychodziłem z tego kościoła po tej modlitwie i jedna osoba mnie zaczepiła, wołając mnie po imieniu. No i zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać, bardzo głębokie tematy poruszać. Rozmawialiśmy chyba z 1,5 godziny. Po czym na pożegnanie, wtedy dopiero zrozumiałem, że my przez ten cały czas rozmawialiśmy po angielsku. Dla mnie to było niesamowite, ponieważ ja cały czas myślałem, że mówimy po polsku. Z taką swobodą. Dla niego nie ma przeszkód. Pan Bóg na ten moment dał mi po prostu dar języków. Taki fizyczny. Takie po prostu rozumienie tego języka. To było niesamowite doświadczenie. 2 miesiące temu zmarł mój tata. 2 lata temu zmarła moja mama. I Pan Bóg po śmierci mojej mamy pomógł mi odbudować relacje też z moim tatą. Dzięki temu po śmierci mojego taty potrafiłem właściwie dwa dni po jego śmierci uwielbiać, grać na gitarze, radosne pieśni. Coś, co normalnie, wydaje mi się, nie mogłoby zaistnieć, gdyby nie to, że właśnie Pan Bóg pozwolił mi odbudować tą relację z tatą, że On po prostu pobłogosławił mi pokojem w sercu. Też Pan Bóg dał mi wspólnotę. Pan Bóg dał mi kochającą dziewczynę. Pan Bóg dał mi posługę, z której się bardzo cieszę. Bóg, Ojciec jest tym, który kocha, jest Bogiem dobrym. I On chce żyć ze mną. I tym się chciałem z Tobą podzielić, bo także chcę żyć Twoim życiem. Razem z Tobą. I błogosławić Tobie. Błogosławić przez obecność i błogosławić przez pomoc.